Na program zaprasza Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Dzień dobry, Anna Raciniewska. Witam Państwa w wywiadzie gospodarczym, w którym gościmy dzisiaj pana Michała Siwika, lekarza ze Studenckiego Koła Naukowego Onkoma przy Centrum Onkologii Instytutu imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Chciałam zapytać pana o konferencję, którą w marcu państwo organizują. Jest pan przewodniczącym komitetu organizacyjnego, o konferencję mówiącą o innowacjach w onkologii polskiej. O czym będziecie państwo opowiadać? O jakich rodzajach nowotworów? Warto zaznaczyć, że to już jest czwarta edycja, którą organizujemy. W ciągu poprzednich edycji w naszych konferencjach wzięło ponad 3,5 tysiąca studentów, młodych lekarzy. To jest lekarzy stażystów, lekarzy rezydentów, ale też osób innych specjalności typu pielęgniarstwo, położnictwo. W trakcie każdej z tych konferencji staramy się wybrać trzy nowotwory, które naszym zdaniem ten postęp w ciągu tego ostatniego roku dokonał się na tyle duży, że powinniśmy o nich mówić. Zawsze staramy się też wybrać nowe nowotwory, tak żeby nie powtarzać się z roku na rok. W tym roku zdecydowaliśmy się na trzy nowotwory, to jest czerniaka, nowotwory pęcherza moczowego oraz nowotwory trzustki, a także zawsze organizujemy sesję waria. W tym roku sesja waria będzie poświęcona zestawieniu onkologii dorosłych z onkologią dziecięcą. Zastanowimy się, czy jest więcej podobieństw między tymi specjalizacjami, tymi grupami pacjentów, metodami leczenia, czy jest jednak więcej różnic. I to tak naprawdę, jeśli chodzi o program. Natomiast warto zaznaczyć też, że to jest jedyna konferencja w Polsce, która jest organizowana w tej formule, ponieważ co prawda obrady to jest prelegenci, są z nami w Warszawie, natomiast my te konferencje transmitujemy na żywo. W tym roku będziemy ją transmitować do 11 ośrodków w Polsce, ośrodków akademickich. W każdym z tych miast siedzą nasi goście, siedzą uczestnicy konferencji, którzy uczestniczą z nami tak samo jak uczestnicy, które są obecnie z nami w Warszawie. Wymyśliliśmy tę formułę właśnie po to, żeby osoba, która chce wziąć udział w konferencji, nie musiała specjalnie wybierać się do Warszawy, żeby wziąć w niej udział, tylko żeby mogła po prostu na uniwersytecie, na którym studiuje, przyjść rano, wysłuchać tej poszczególnych tych prelekcji, wziąć udział w warsztatach i jeszcze tego samego dnia wrócić do domu. I dzięki temu w poprzednim roku prawie 1,5 tysiąca studentów w 14 polskich miastach wzięło udział w naszej konferencji. Czyli nie tylko innowacje w onkologii, ale też bardzo innowacyjna formuła samej konferencji. Tak, tutaj udało nam się razem. Warto zaznaczyć, że my tylko tak naprawdę jesteśmy pomysłodawcami, natomiast warto wspomnieć też o całym tym zapleczu technicznym informatyków, czy to na naszej uczelni, czy to w poszczególnych miastach, którzy pomagają nam już od strony technicznej spiąć to w odpowiedni sposób, tak żeby transmisja była w sposób niezakłócony, nie mogła przebiegać. Ale konferencja to nie jest jedyne wydarzenie, ponieważ łączą się z nią dodatkowe akcje, tak jak między innymi akcja taka ogólnospołeczna, którą przeprowadzacie państwo przy współpracy z fundacjami na terenie całego kraju. Mam na myśli akcję lekcji nauki młodszych dzieci niż jeszcze studenci na temat czerniaka. Weszliśmy we współpracę z Akademią Czerniaka. Akademia Czerniaka jest sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Skupia ona dermatologów, chirurgów onkologicznych, onkologów klinicznych, którzy w swojej pracy zawodowej, pracy naukowej zajmują się właśnie czerniakiem. Ta akademia zawsze co roku organizuje Tydzień Świadomości Czerniaka. On zwykle przypada na maj. Każdego roku w tym tygodniu publikowane są materiały dla społeczeństwa, które mają zwiększyć świadomość społeczną zarówno o czerniaku, a także jak przed tym czerniakiem można się chronić.
I tutaj za zgodą właśnie profesora Piotra Rutkowskiego, który stoi niejako na czele Akademii Czerniaka, weszliśmy we współpracę, tak jak zaznaczyłam, i przekazujemy na ręce urzędów miast, bo my zawsze zapraszamy urzędy miast w Polsce do współpracy z nami w tej akcji. To w zależności od władz miejskich spotyka się z odpowiedzią pozytywną bądź negatywną. Na dzień dzisiejszy mamy już prawie 120 miast, które zdecydowało się przyłączyć do naszej akcji. To są zarówno miasta wojewódzkie typu Lublin, Rzeszów, Białystok, Olsztyn, ale to są też również miasta, które, w których mieszka 10-20 tysięcy mieszkańców, typu Krapkowice w województwie opolskim, które dołączyły do nas wczoraj. Ubolewa nas, szczególnie mnie, że są takie miasta, które odmawiają nam udziału w tej akcji, bo warto zaznaczyć, że to jest akcja bezpłatna. Ona nie ponosi ze strony samorządu, nie wymaga żadnych środków finansowych. Wymaga tak naprawdę jedynie wyrażenia chęci, woli, współpracy, wyznaczenia koordynatora z ramienia urzędu, który będzie z nami współpracował, no i odrobiny pracy przy przygotowaniu sprawozdań zbiorczych. Na czym polega nasza akcja? Po pierwsze, dotyczy ona edukacji młodzieży, bo to są szkoły ponadgimnazjalne oraz klasy 7-8 szkół podstawowych i 3 gimnazjów. My na ręce najpierw urzędów miasta, a urzędy miast już na ręce dyrektorów przekazują materiały, gotowy scenariusz lekcji poświęconej Czerniakowi, metodą jego skutecznej profilaktyki. Do tego oprócz samego scenariusza jest dołączony komplet materiałów dla nauczyciela, tak żeby to nauczyciel mógł te lekcje swobodnie poprowadzić, bo warto zaznaczyć, że my jesteśmy co prawda inspiratorami tej akcji, natomiast tymi wykonawcami są tak naprawdę nauczyciele, którzy uczą w poszczególnych szkołach i oni, zapoznając się z naszymi materiałami, prowadzą te lekcje dla tych uczniów. Liczymy, że z dobrym skutkiem. Wierzymy, że dzięki tym lekcjom młodzież będzie miała większą świadomość Czerniaka, będzie miała większą świadomość tego, jak przed tym Czerniakiem się bronić, bo można bronić się samemu. A jaki jest odzew ze strony młodzieży? Czy macie już jakieś pierwsze reakcje? Czy to jest dla nich jakiś dodatkowy obowiązek, czy rzeczywiście mają świadomość, że być może coś ważnego się dzieje, czegoś ważnego się dowiedzą? Prowadzimy anonimową ankietę, którą wypełniają uczniowie online. W tej ankiecie pytamy o to, czy ta akcja była dla nich, czy ta lekcja była dla nich ważna, czy dowiedzieli się o tym, że jakie są czynniki ryzyka Czerniaka, o tym, że na przykład nie wolno chodzić na solarium. Warto też zaznaczyć, że od zeszłego roku jest to prawnie zakazane, czyli osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z solariów. Natomiast osoby powyżej 18 roku życia, każde z takich miejsc, gdzie oferowana jest taka usługa, musi przedstawić wszystkim klientom informacje o szkodliwości promieniowania ultrafioletowego, na które są narażeni klienci. Warto tutaj przytoczyć jedno z wypowiedzi tutaj uczennic. Domyślamy się, że jest uczennica po jej wypowiedzi, która napisała jedno, że po tej lekcji zgłosi się do swoich rodziców i poprosi ich, żeby umówiła ją i tych rodziców do dermatologa, żeby dermatolog za pomocą dermoskopii, która jest badaniem zupełnie nieinwazyjnym, badaniem szybkim, prostym, tanim, nieinwazyjnym, żeby sprawdził, czy te zmiany, które oni mają na skórze, są zmianami podejrzanymi, czy też łagodnymi. Czyli już jest potencjalnie jedno lub więcej żyć uratowanych, czyli ta akcja już ma sens w tym momencie. A co jeszcze, jakie jeszcze informacje istotne dostają dzieci na tych lekcjach? Mamy nadzieję, że uczniowie po tej lekcji staną się takimi ambasadorami Czerniaka i profilaktyki Czerniaka w swojej rodzinie, wśród swoich najbliższych znajomych, przyjaciół, koleżanek, kolegów. I przekażą im tę wiedzę, którą zdobyli na lekcjach, bo takie pytanie też zadajemy.
czy tutaj przekażą takie informacje. I ponad 2/3 respondentów odpowiedziało, że tak. Mamy nadzieję, że w miarę tutaj kolejnych lekcji ten procent dzieci, które będą chciały mówić o Czerniaku w swoim środowisku, będzie rósł. To, co my staramy się przekazać tutaj młodzieży, to są czynniki ryzyka Czerniaka, takie jak właśnie promieniowanie ultrafioletowe, zarówno te naturalne, czyli te, na które się wystawiamy wychodząc na słońce, jak i te sztuczne, czyli w solariach. To jest pierwsza rzecz. Staramy się też im przekazać taką bardzo prostą regułę, która nazywa się czerniakowym abecadłem, od pierwszych 5 liter ABCDE. Każdy z tych liter oznacza poszczególną cechę zmiany, która powinna wzbudzić podejrzenie. A jak asymetria, B jak brzeg nierówny, C jak kolor, czyli zwykle z nami łagodne ma ich jedną barwę. Natomiast zaburzenie rozkładu barwnika, jakaś asymetria tego barwnika w danej zmianie już powinna wzbudzić naszą uwagę. D jak duży rozmiar, czyli każde znamie powyżej 5 mm, znamie szczególnie, które się powiększa, też powinno wzbudzić naszą uwagę. No i E jak ewolucja, czyli znamie, które do tej pory było małe, zaczyna się powiększać. Znamie zaczyna krwawić, zaczyna swędzieć. To jest oczywiście bardzo zgrubna reguła, którą my staramy się przekazać, bo i tutaj tej regule oczywiście wymykają się tutaj niektóre czerniaki, bo są czerniaki, które są bezbarwnikowe, bo wydaje się nam, że wielu osobom czerniak kojarzy się z czarnym kolorem, z brązowym kolorem, ze stalowym kolorem, ale są czerniaki bezbarwnikowe. Są czerniaki, które są jasnobrązowe. Są czerniaki, zwykle kojarzymy czerniaka też z lokalizacją na częściach ciała, które są eksponowane na słońce. Natomiast są też czerniaki, które lokalizują się w okolicy narządów płciowych, skóra, owłosiona skóra głowy, przestrzenie międzypalcowe, dłoni, stopy. I to też staramy się tutaj przekazać, żeby oglądać swoją skórę. Czyli te abecadło to są te pierwsze kroki, ale oczywiście zawsze wszystko trzeba skonsultować z lekarzem. Słychać w pana głosie fascynację onkologią, a jest pan jeszcze stażystą. Tak, jestem. Czy wiąże pan swoje życie zawodowe z onkologią? Onkologią zainteresowałem się na studiach. Będąc na trzecim roku studiów, czyli 4 lata temu, dołączyłem do studenckiego koła naukowego Onkoma, działającego w Centrum Onkologii w Warszawie. I jakoś tak na tyle mnie to wciągnęło. Jest to dla mnie na tyle ciekawe, interesujące, ten postęp, który się dzieje na naszych oczach, zarówno jeśli chodzi o diagnostykę, jeśli chodzi o leczenie, czy to leczenie chemioterapeutyczne, immunoterapię, leczenie ukierunkowane molekularnie, jest na tyle duży, że no, to jest bardzo atrakcyjna specjalizacja dla osoby, która jest po studiach. Oczywiście wymaga ona ogromnej ilości nauki, ale to myślę, jak każda specjalizacja lekarska, wymaga też pewnej odporności psychicznej, bo nie każdy jest w stanie przekazać informacje o diagnozie choroby nowotworowej, ale wbrew pozorom to nie onkolodzy, tak jak mogłoby się wydawać, przekazują wyłącznie taką diagnozę, ale przekazują ją także chirurdzy, interniści, bo warto też wspomnieć o tym, że pacjenci, którzy trafiają do szpitali, dla nich z pozoru błahych powodów typu zaparcia. W toku diagnostyki okazuje się, że jednak wykrywa się u nich nowotwór i taki lekarz internista, czy to lekarz chirurg, też musi potrafić taką diagnozę choroby nowotworowej przekazać w sposób umiejętny. To, co ja chciałbym teraz zaznaczyć, to zawsze naszej konferencji towarzyszą warsztaty poświęcone komunikacji lekarz-pacjent onkologiczny. I my w trakcie takich warsztatów z udziałem psychologów, psychoonkologów staramy się nauczyć, jak należy się komunikować z pacjentem onkologicznym. To jest bardzo ważna sprawa, prawda? Dziękujemy panu, życzymy powodzenia w tej akcji, życzymy powodzenia na konferencji i mam nadzieję, że jeszcze w marcu zobaczymy się, żeby dowiedzieć się, jak się ta akcja skończyła. Dziękuję bardzo.
Na program zaprosiła Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu.